W dzisiejszym odcinku Ciumkaj Kuchnie odwiedzamy restaurację Alchemik, która ponad 13 lat temu brała udział w kuchennych rewolucjach w sezonie trzecim, odcinku piątym i dalej stoi w Tomaszowie Mazowieckim. Co się zmieniło po takim czasie? Czy spotkamy kelnerkę z odcinka, który komentowałem? Co ze całą rodziną, która prowadziła tą restaurację? No i najważniejsze, jak smakuje jedzenie? Odpowiedzi na te pytania i jeszcze więcej już przed wami. Oglądajcie. Siemanko widzowie. Siemanko widzowie. Witam bardzo po przerwie. Jesteśmy aktualnie przed Alchemikiem. On stoi tutaj. To jest ten Alchemik z kuchennych rewolucji. To po prostu komentowałem to odcinek, pewnie jeszcze go pamiętacie. Na szybkie ściągawy. O co chodziło w tym odcinku? Co było w tym odcinku, Nezy? Takie fajne, była kelnerka Agata, tak? Tak. Średnio była kelnerką. W sumie głównie przyjeżdżałem tutaj, żeby się zapytać, czy tu dalej pracuje ta kelnerka. Kelnerstwo już nie interesuje. Ja mam za wysokie ambicje, żeby być cały czas kelnerką. Kochani, jeżeli chcecie kolejne odcinki Ciumkaj Kuchnie, bo wracamy z tą serią, zostawcie łapkę w górę. 15 tysięcy wystarczy totalnie, żeby się zobaczyć kolejny odcinek. Nowe wejście. Naruciak. Od lat niegotujący, za to kochający jedzenie. Zdecydowanie kwestionowany autorytet kulinarny. Jednak nie można odmówić mu tego, że jeść lubi. Dezydery. W życiu zjadł zdecydowanie za mało, ale Adamowi głupio było samemu chodzić po restauracjach. Ta zabójcza mieszanka niekompetencji i kompletnego braku profesjonalizmu przemierza Polskę w poszukiwaniu dań, które odmienią życia nie tylko ich, ale i internautów. Chyba musisz po prostu usiąść gdzieś, wiesz? Tak, bo ta restauracja, gdzie tak wchodzisz, musisz po prostu poczekać. Rozumiem, nie? Ale taki, gdzie czujesz się taki nieprzywitany, to już nie rozumiem. Nie wiem, może sobie usiąść w sali tutaj? Ty liczymy? Jest zamknięta, proszę. Okej, okay, czyli gdzieś tutaj, tak? Dobra, dobra. No jest, jest porostynku. Tylko nie chcieliśmy przeszkadzać, bo my tak dosyć gadamy tak aktywnie. Czyli mimo wszystko tu. No. Stary, no to patrz. Masz tutaj raczej robione domowe pierogi, masz pizzę, porcja mięsa z wieprzowiny, specjalność lokalu. To jest wszystko. Nie wiem teraz, co wziąć? Masz meksykańskie jedzenie, masz meksykańskie, polskie pierogi, masz polskie pierogi, masz badziewie, burgery, masz pizzę. Wszystko jest. Czy to jest kuchnia świata po prostu? Ten kucharz musi być naprawdę utalentowany, że on to wszystko potrafi ugotować. Chcesz pieroga, nie? No kurde. Ale nie ma ruskich. A nie są ukraińskie. Czemu? Ukraińskie. Ty uważasz, że to on przywłaszczynikuje to nawet, czy jak? Rozmawialiśmy o tym. Rozmawialiśmy o tym. Że ruskie nie są od Rosji, to nie są rosyjskie pierogi, to są pierogi ruskie, z Rusi, Galicji. Czemu się... ale powinny się nazywać ruskie. Tak, powinny. No bo ludzie... przecież nie mówimy... to nie są ruskie. To jest poprawność polityczna, stary. Ale nie, bo to nie ma nic wspólnego z polityką. To debile. Dawaj pizzę, weźmiemy jedną. Dobra. Za małą jest 40 zł. A ile mamy centymetrów? 30. Okej, to musi być pyszna. No na pewno, no. Hawajska? Hawajska mała? Hawajska! Znaczy nie, no bo pani ananas będzie z puszki, to nic złego, no. Tam nie zacyzujemy tego tak dobrze. To kapliczozę bym wziął. Pikantne skrzydła myślałem, ale... Dobra, weźmy żurek. To peranu nie wzięliśmy, to nie bierzmy pikantnych. To peran potrzebuje, bo ja nie dojdę do niej. Dzień dobry. Dzień dobry. Chcę się zorientować, czy panowie będziecie zainteresowani skosztowaniem, spróbowaniem naszych potraw, czy omawiacie tylko do jakiegoś programu? Nie no, chcemy zamówić, chcemy, no tak, tak, wiadomo, oczywiście. Aż coś kojarzę, nie wiem. Tak, ale jeszcze... gdzieś mi jest znajoma. Okej, okay, dobra. Na razie nie będziemy zdradzać, tak? Nie będziemy zdradzać. Może ja bym zamówił na początku jedzonko, popróbował. No, co pan poleca? Czy jesteście panowie gotowi? Tak, wybraliśmy już nasze, ale może pan coś poleca? Jak jest oznaczone na żółto, są dania popisowe. Albo będzie to jadło niedźwiedzie, albo będą to policzki wołowe. To spośród tych dwóch, to które pan bardziej proszony? No to już więcej nie mogę podpowiedzieć. To są wybrane posiłki, którymi się możemy poszczycić. Jeżeli chodzi o przyjęcie zamówienia, ja przepraszam, mam na górze spotkanie, ale tutaj już proszę obsługę już do pana. A, dobra, jasne. Dzięki pięknie. Oglądaj do końca, bo później rozmawialiśmy 40 minut właśnie z tym właścicielem i dowiedzieliśmy się wielu rzeczy na temat kuchennych rewolucji. See?
Proszę panie, poprosilibyśmy żurek polski, następnie jadło niedźwiedzia. Drogi ruskie raz będą jeszcze. I capricciose małą. Kawę białą. A ja frugo zielone. Pierwszy raz widzę restaurację, która ma frugo, jak super. Jeszcze bym wodę prosił, okej? Okay? Nie gazowaną. Jak twoje wrażenia? Myślę, że pani się wściekła, że powiedziałem pierogi ruskie. Opowiedziałeś to? No. Ty jesteś taki antysystemowy. Ja jestem taki trochę anarchia. Anarchia. Ja Karolaka lubię strasznie. Tak? Ja też, ja zbieram całą swoją karierę na Tomaszu Karolaku, więc... A widać, nie? Dlatego tak cię lubię. Jeżeli chodzi o wystrój, to mi się podoba. Walentynkowy. Bardzo ładnie. Ja myślę, że to po walentynkach zostało po prostu. Jestem przekonany. Myślisz, że po walentynkach zostało? Tak. To mamy marzec. Idę do toalety. Nie, ewidentnie tutaj wyremontowany jest. Dziękuję, dzięki. Łazienka ładnie. W ogóle ta restauracja jest chyba świeżo po remoncie, bo powiem wam, że nie widać nam śladów użytkowania, że tak powiem. Więc chyba się idealnie wczyliśmy tu jakąś renowację tego całego miejsca. Może przestanę mówić w toalecie. Ja wiem, że tam macie kuchnię. Nie. A tam jest, okej. Okay. Dzięki bardzo. Dziękuję bardzo. Minus już za chlebik, bo to taki chlebik wiejski. Na pewno nie robiony tutaj, domowo. To jest woda typu żurek. Ale jak widzę tym p***a? Tu jest tak tego tyle nasrane, czemu tego smaku nie wyciągnęła ta woda? Są takie buteleczki, też z żabki. Buteleczki? Żurek, zobacz, masz gotowy. Ja ogólnie wodę lubię, nie? Teraz ryzykuję życiem i zdrowiem, jedząc tą kiełbasę. Jak my odwiedzamy tę restaurację z tych kuchenek, czasami mam wrażenie, czy ja za każdym razem tak rozkminę, czy ja nie mam apsikusa, nie? No chleb tragiczny, żurek, no też. Powiem wam tak, gdyby wam zrobiła ciocia, no, jakbyście jedli, to byście słowa do niej nie pisnęli. Byście po prostu zjedli, ale jeżeli byście zapłacić te dwie dyszki, to moglibyście zacząć trochę kręcić nosem, nie? No ja taki chleb ogólnie, wiesz, jak w niedzielę nic nie czynę, tylko żabka o 20 i chcesz chleb, to taki właśnie mam. Spróbuj najpierw samego płynu. Bez kitu. A ja też lubię wodę, nie? No nie jest to pyszny żurek. Ja bym cię powiedział, że muszę iść do toalety. I bym wrócił na drugie. No tutaj patrz, tutaj jesteś w Polsce, a tutaj już się przenosimy do Włoch. O, już jesteśmy we Włoszech. A tam zaraz do Rosji, bo ruskie pierogi będziemy. Sprawdźmy. No. Pachnie grzybem mocno. Jest taka pizza, jak jesteś na imprezie o trzeciej i zamówisz sobie jakąś. To taka okay. Poleciałaby. A tak pójść kupić? Czy chcesz powiedzieć, że tutaj nie rozwali dupy ta pizza? Mam nadzieję, że nie. Ja też mam nadzieję, że nie. Bardzo, bardzo przeciętno. Bardzo przeciętne i składniki też takie bardzo przeciętne. Powiem wam tak, nie pożegacie się po nie. Nie jest naganna. Po to gdybym nie był głodny, to byłoby mi ciężko ją zjeść. Ale jestem głodny, więc jakoś te gryzy idą. Ale taka pizza ze sosem, nie? Nie przenosisz się do Włoch? Kulinarnie? Kulinarna nie. Przygoda, nie? Jestem w Polsce. Jakim tą pizzę jestem w Polsce? To jest polsko-włoska pizza. Czuję się, jakbym chodził po pustyni, a wolałbym się czuć, jak chodzę po plaży i trochę tak woda Morza Bałtyckiego nalewam się na stópki. Tam bym chciał się czuć. Dunie jest. Czuję się, tak? No jestem w Dunie, a bym wolał być w Star Warsach, nie? Tak bym opisał moje wrażenia po tej pizzy. Chciałbym przeczytać z wami opinię tej restauracji. 4,2 na 5. Dobrze. Ile ocen? Dobrze. Na 1000 ocen. Dobrze. 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 Szybko i sympatyczna obsługa. Jedno się z tych rzeczy zgadza. Z wszystkim się zgadzam. Wystawił 3 gwiazdki na 5, powiedział, że... Aż wstałeś. Że, no tak, bo powiedział, to restauracja wygląda tak jak każda inna. Co to kurwa zarzut? No jakby no, wygląda dobrze, jeszcze to jest ładnie. Nie no, trzeba trochę się naszukać tych takich negatywnych ocen, ale już znalazłem Anię z 4 miesiące temu. Właśnie wróciłem do restauracji i już dla was piszę, kochane. Niestety po raz drugi zostałam odprawiona bez możliwości posiłku. Ze mną do lokali weszli inni klienci, którzy też nie mieli rezerwacji, to oni zostali. Dla mnie dwóch osób, które były ze mną, panie, nie znalazły miejsca i nie chciały rozwiązać tego problemu. O, czyli nie kłamał, ma fula. Nie kłamał, ma tutaj cały czas fula. Kurczę, ludzie są w p***ie, że nie mogli wejść i zjeść. Kiedy zdecydowanie lepszy produkt na wyjściu? Dziś w zasadzie w związku z rozbudową i chyba rocznym zamknięciem lokalu oczekiwania szefa i ceny mijają się z jakością. Konkurencja troszeczkę odjechała, zachowując trzeźwość umysłu co do produktu, jego jakości i finalnej ceny. Nie mogę polecić, że czyli podobno jest spadek jakości tutaj. No, według mnie ta jakość tych rzeczy była po prostu przeciętna. No. Najwięcej jest negatywnych ocen na obsługę i na to, że nie mam miejsc w weekendy. Więc to chyba dobre negatywne oceny, że tak powiem, dla właściciela. Myślę, że średnio, że negatywna ocena na
obsługę, to powinien chyba... Warto też zauważyć, że osoby, które siedzą obok nas, miały tak samo slow reaction, żeby ich obsłużyć, a pani kelnerka ma tutaj 3 stoły do obsługiwania i dosłownie do nikogo nie podchodzi, trzeba tam podchodzić jak jakiś bistro, to jest restauracja normalnie, więc ona powinna móc podchodzić, więc gdzie tak mówią w recenzjach, my to przeżyliśmy teraz. Dostaliśmy w ogóle te dania ekspresowo, ale uważam jak na to, jak te dania powinny wyglądać, to akurat tutaj szybkość na niekorzyść. Się... tak szybko to trochę jest sus. To jest... za szybko. Jesteśmy te 4 dania w 10 minut albo 15 max. Dobra, spróbujmy placka po węgiersku, który nie jest plackiem po węgiersku. Patrz na ten placek w ogóle. Jest taki... ani to twarde, ani to miękkie. Kupiąca, bez smaku, konsystencja czegoś. A ten gulasz nie pomaga za bardzo. Ale zawinięty ogórek, super. Crazy. Zacznę od surówki. To wygląda jak najbardziej generyczna surówka. Możliwe? I tak właśnie smakuje. Zajebiście. Wszędzie mikrofale wyczuję. Wszędzie ją wyczuję. Będziecie mi dawać te gówna z mikrofali, będzie mi podawać, będę was cisnął cały czas. Danie z takim potencjałem, po prostu wiesz, mam gumę przez mikrofony. Zabierasz chrupkość, zabierasz to ciepło naturalne mięsa. No nie. Chociaż to nie jest też jakaś patola. Po dwóch drinkach by zjadł bez problemu wcale. Bez problemu. Oj, k***a pieroga. Nie, no widać, że się lepiony. To na pewno plus. Śmieszą cię pierogi? Nie, ja już wszystko wiem. Znaczy, bo ja już wiem. Ja już wiem. Znowu zawinięte ślimaczki, ogóreczki. Tylko, że z takimi cateringami, które są na jakichś tak firmach tych... No, jakiś tam farsz jest. Tyle mamy farszu. To jest farsz? To jest ciasto. Nie wiem, czy oni to ciasto, którego nie dali do pizzy, to dali do pierogów chyba, ale... Strasznie przykro patrzy się na rozczarowanego Dezego, bo on tak bardzo kocha pierogi. Zjem, oczywiście, że zjem wszystkie, nie? Ale no, to nie są pyszne pierogi. Robimy ranking. Ranking robimy? No. Dobra. Od czego zacząć? No pizza na pierwszym miejscu. Tak? Tak. Nie, to u mnie pierogi. Pierogi na pierwszym miejscu? No, mimo że są, nie są super, to... Pana się czaje tutaj, do baru. Tak, do pana się czaje. Pan jest menedżerem czy właścicielem Alchemika? Złożył, że właścicielem. Właścicielem, okej. Okay. A co z poprzedniej? Bo ja dobrze kojarzę, tutaj rodzinę prowadziła Alchemika, nie? Nie. Czy musi być ta nasza rozmowa nagrywana? Nie, nie musi, jeżeli pan nie chce. Nie, no wiadomo. O, wolałbym. Dobra. Taka możliwość, oczywiście mogę z panem. Okej, okay, ale przy włączonej kamerze. Tak, ty wyłączony. Dobra, to mamy umowę. Smakowało? Nie, w większości nie. A co nie smakowało? Żurek to głównie woda, nie ma w ogóle smaku. No placek to nie wiem nawet jak go opisać. Pierogi za bardzo dużo ciasta, bardzo mało farszu. No a pizza. Wydaje mi się, że mają państwo zbyt szerokie menu i powinniście je bardziej wyprofilować sobie na to, co kucharz najbardziej lubi gotować. Bo jeżeli tak wybieracie tyle dań, to trudno kontrolować jakość każdego z nich, nie? Mm-hmm. Z reguły właśnie ta krojona wersja menu działa na korzyść restauracji. Doświadczenia jakoś tak z autopsji mówię. Czuję się jak po jakimś wyjątkowym eliksirze prawdy, gdyż wychodzę tutaj naprawdę z ogromną wiedzą na temat odcinka Kuchennych Rewolucji z pierwszego sezonu i sprawę kochać, ja wam trochę wam wyjaśnię. No ale po kolei. Cały obiad kosztował nas 152 zł za 4 dania oraz 3 napoje. Uważam, że cena całkiem rozsądna. Pierogi kosztowały tyle, placek niedźwiedzi kosztował tyle, tyle kosztował żurek oraz tyle pizza. Chyba pizza najbardziej tak szokuje cenowo i uważam, że stosunek ceny do jakości nie był zadowalający, ale cała reszta w miarę. Ty się z tym plackiem trochę nie zgadzałeś, ale to ich specjalność. Nie, był pyszny. No ale byliśmy na rozmowie z panem właścicielem. Nasza pierwsza rozmowa z właścicielem. Siedzimy sobie i podchodzi pan. Chcecie porozmawiać? Oczywiście chcemy porozmawiać, ale pan niestety chciał pogadać off record. Nie za wiele rzeczy możemy cytować i podawać dalej. No z szacunku też do tego pana, bo był bardzo... bardzo otwarty, otwarty i fajnie, że się z nami dzielił właśnie tym wszystkim. Ale co, dowiedzieliśmy się trochę o jego relacji romantycznej byłej. Tak. No już nie jest panią Agatą Kelnergą. To się dowiedzieliśmy, mamy detektyw Pikachu. Znaliśmy jego... Ale odkrywamy! Odkrywamy! Nie no, powiedzieliśmy wprost, słuchaj. Znaczy, nie mówiliśmy, słuchaj, tylko proszę pana. Nam w ogóle nie smakowało to i uważamy, że na przykład Adam powiedział mu, że menu jest
To co mówiliśmy? Zbyt obszerny. No. On powiedział, słuchajcie, chłopaki, klienci wracają i co więcej powiedział, że sobie zbudował piętro dodatkowe, więc chyba biznes mu się kręci dobrze. On już tu 14 lat jest przynajmniej, a to jeszcze wcześniej w tym budynku był biznes jego rodziców i mieli tutaj smażalnie ryb, frytki oraz ryby robili. A ty go nie poznałeś w ogóle, nie? Kogo? No go. A właśnie, bo właściciel jest w dalszym ciągu ten sam, tylko po prostu już jest no, trochę lat starszy, więc na początku nie poznałem, a to był ten sam. Ze starej załogi nie ma nikogo, na przykład tamten kucharz, pamiętacie tego niemiłego, szowinistycznego typa? Jak ktoś kuźwa nie umie się posługiwać nożem i widelcem, to nie moja wina. Co łyżeczkę, tam są łyżeczki. Chodź się trzesz. Chodzisz mi z tej strony i trujesz d***ę łyżeczkę, a przed chwilą tam stałaś, kobito. No to go też bardzo szybko wywalił, bo położył jakąś komunię podobno i po prostu... Myślę, że rozmrażał kluski śląskie. Rozmrażał kluski śląskie. Infraspersje pewnie byłyby zamrożone. Ale wrzucił je po prostu do wrzątku, 10 kg i się to rozpieprzyło wszystko i nie mieli klusków śląskich na komunie i w głowie potem przez to. I podobno te mielone, które były tam zajebiste, to był taki strzał po prostu szczęścia. Ale ogólnie co, powiedział nam, przykro mi, że nic was nie wpasowało idealnie, ale tak jest życie, dobry biznes. To było ciekawe przeżycie, bo powiem wam, że nie wychodzę ani zadowolony, ani rozczarowany. Jakby wychodzę, zjadłem jedzenie. Nawet wziąłem na wynos, jak widzieliście ze sobą. I powiem wam tak, nie uważam, że tutaj zmarnujecie pieniądze czy cokolwiek. Też nie wiem, jaka jest konkurencja Tomaszowi Masowieckim, to be honest. Czy bym jechał z Warszawy, żeby tu zjeść? Nie. Ale gdy mieszka tutaj niedaleko i to byłaby jedyna restauracja, którą miałbym zjeść, czy byłoby mi przykro? Też nie. To byłoby okej. Okay. Bo to jest bardzo ładna ta. Widać, że tak świeżutko wyremontowana jest ładnie w środku. Szkoda, że sala niedostępna dla nas była dla tak, innych. Tak, i szkoda, że nie była też dla nas dostępna sympatia, czy bycie po prostu zwyczajnie ludzkim przez panią kelnerkę. Jak to? Na tier liście dajemy. Panorama jest S. A ratrat jest S+. Ale jak on cisnął, nie? Że niektórzy stary tylko cisnął po tym, że jest to po Magdzie Gessner. Tak. I wtedy mi się przypominają te wszystkie restauracje, w których byliśmy. Magda Gessner. A tu nie było nigdzie Magdy. Nigdzie. Ja mówił, 10 lat miałem darmową reklamę, bo puszczali zawsze ten odcinek. Easy. To jest biznes. Mi się podoba, jak on kozaczy. Tak. On naprawdę, on jest mega jakby pewien to, co tu robi. No. Ale skoro ma, on powiedział, że... tydzień przed już cały weekend jest zabukowany, że mam tutaj cały zajęty, więc... No. Ty lista to co takie C? B minus, ode mnie B minus. Ja nie pamiętam właśnie ile mam literek. C? Środek! To jest środek! Tomaszów Mazowiecki, Ciumka Kuchnie, we're back! Siemano!